dobry. W Polsce od 2004 roku z funduszy Unii Europejskiej dofinansowanie otrzymało około 200 tysięcy projektów. Ta imponująca liczba będzie jeszcze rosnąć. Nazywam się Konrad Moreno i zapraszam na program Piękniejsza Polska w Unii Europejskiej. Aby zainspirować Was do działania i korzystania z funduszy, pokażemy Wam dzisiaj prawdziwe historie miejsc i osób, którym się po prostu udało i które wciąż chcą korzystać z pomocy unijnej, by się dalej rozwijać. Zaczynamy! Dziś czeka nas podróż przez województwo kujawsko-pomorskie. Moja urocza francuska koleżanka Elisabeth Duda odwiedzi pasjonatów przyrody, którzy wiedzą, jak sięgając po środki unijne, uratować ginące jezioro i życie, które toczy się wokół niego. Ela zabierze nas też do pracowni Moniki Dołkowskiej, która dzięki funduszom unijnym spełniła swoje marzenia i z powodzeniem projektuje meble. Z Bydgoszczy przeniesiemy się do Torunia. Tam odwiedzimy pierwsze w województwie Centrum Nauki i Edukacji. Toruński Młyn Wiedzy Was zachwyci. Rezerwat Jezioro Rakutowskie to jedno z najważniejszych miejsc żarowania i lęgu ptaków wodno-błotnych w Europie. Darek Płonchocki i Stowarzyszenie Przyrodników Alauda wzięli ten obszar pod swoje skrzydła. Ela towarzyszyła im w tej e-komisji. A tam jest... To są łabędzie? Co to są? Czekaj, zaraz sprawdzę. To żurawie, ale żyje tu ponad 100 różnych gatunków ptaków. Stąd widać, Darku, całe jezioro Rakutowskie. Dlaczego jest takie płytkie? Z jednej strony zmiany klimatyczne, z drugiej strony efekty działań osuszających człowieka prowadzonych na tym terenie i zresztą na wielu terenach bagiennych w przeszłości. W tej chwili jakby ta sytuacja wymknęła się spod kontroli. Odsłaniane dno zbiornika wodnego szybko zarasta roślinnością, najpierw szuwarową, tak jak to widzimy, później wchodzą krzewy, tak jak widzimy tam dalej. Przyrodnicy koszą rośliny zarastające jezioro sprzętem sfinansowanym z unijnych funduszy. Przywracają naturze wilgotne łąki wokół. No ja mam wrażenie, że chodzę na dnie właśnie tego jeziora. Dokładnie tak jest. Wody jest coraz mniej, roślinność coraz bardziej się rozrasta, jezioro zanika. Mam nadzieję, że masz jakiś plan. Rozpoznaliśmy problem i znamy już rozwiązania. Pozostaje zrealizować działania ochronne polegające na budowie zastawów. Stawek na ujściu Rakutówki i paru innych działaniach związanych z gospodarką wodną w bezpośredniej zlewie jeziora. Plan jest taki, żeby złożyć kolejny wniosek, otrzymać kolejne środki na to, żeby definitywnie rozwiązać ten problem wody tego obszaru. No to rozładowujemy. Pokaż, co tam masz. I to są te kosiarki tutaj, o których mi mówiłeś? Nie, dzisiaj kosiarek nie mamy. Tu są dla ciebie kalosze. No, kalosze widzę, ale co cała reszta ma znaczyć? To są spodniobuty. Spodniobuty. Tak. Tego w modzie francuskiej chyba jeszcze nikt nie wymyślił. Badania ornitologów, entomologów, ichtiologów czy botaników mają doprowadzić do tego, by jezioro nie wyschło, a cenne gatunki ptaków nie wyginęły. W tak pięknych okolicznościach przyrody przygotowujemy się do wielkiego rejsu badawczego. Zastawimy pułapki na drapieżniki. Może coś się trafi. Może norka amerykańska, może jenot. Gatunki u nas obce, a pustoszące gniazda ptaków. Ale cudownie. Człowiek ma wrażenie, że jest w ogóle sam na świecie, w takiej pięknej polskiej przyrodzie. Konrado, żałuj, że cię z nami nie ma. Podjęte działania są skuteczne. Ptaki chętnie korzystają z poprawiających się warunków lęgowych. Wykosiliśmy niewielkie płaty szuwaru, na granicy szuwaru właśnie i otwartej wody. Ptaki błyskawicznie zareagowały i w zeszłym roku była tam stosunkowo duża kolonia rybitwy czarnej. Ela wypatrzyła dobre miejsce na pułapkę żywołowną. Platforma imituje gniazdo zbudowane na pływających szczątkach roślin. Norka amerykańska lubi wysepki. Myślę, że możemy ją zostawić i czekać, aż się coś złapie. Przypłyniemy jutro z samego rana. Sprawdzimy. Tak. Ratowanie ekosystemu jeziora polega głównie na powstrzymaniu ubywania w nim wody. Prowadzone przez ostatnie lata badania potwierdziły to zjawisko. Jezioro umiera? Rzeczywiście tak jest, natomiast my jesteśmy po to, by ten proces spowolnić, ponieważ ten ekosystem jest bardzo cenny. Ela zrobiła pomiar przepływu wody w Rakutówce, dopływie jeziora, młynkiem hydrometrycznym. To jedno z wielu urządzeń pomocnych w analizie stanu zbiornika zakupionych ze środków unijnych. Dookoła jeziora zainstalowane są różnorodne urządzenia, dzięki którym wiemy tak naprawdę wszystko o wodzie w zbiorniku. Wiemy, co się z wodą dzieje, dlaczego jej nie ma, albo co powinniśmy zrobić, żeby wody było coraz więcej. Jeśli nie zrobimy nic, to za chwilę ten cenny przyrodniczy obszar może zniknąć.
Na koniec dnia Darek i Krzysztof montują fotopułapki, by dowiedzieć się, jakimi drogami chadzają drapieżniki. Konrado, dobrze siedzisz? No, żebyś tylko nie spadł z krzesła. Mam dla ciebie wyjątkową opowieść. Poznaj panią Monikę. Monika, powiedz mi, jak się zaczęła twoja przygoda z meblami? Tak naprawdę podczas projektowania wnętrz zauważyłam, że wiele osób ma bardzo fajne meble stare w domu, gdzieś w garażu na strychu i zaczęłam namawiać do tego, żeby po prostu je odnawiać. Musiałam najpierw pokazać, co można zrobić z tymi meblami. A właśnie w tej chwili remontujesz jakiś stary mebel? Tak, tak. To ja rozpocznę w takim razie swoją karierę artystyczną, a ty mi opowiesz, jak ty rozpoczęłaś swoją działalność gospodarczą. Zawsze miałam pomysł na to, żeby robić to, co lubię, ale moment, w którym zlikwidowano moją firmę i straciłam posadę, był takim kopniakiem tak naprawdę, kiedy stwierdziłam, no co ja mam do stracenia? Nie poddałaś się. Nie. Współpracując z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Monika skorzystała z funduszy europejskich. Kupiła narzędzia do renowacji mebli. Wcześniej ukończyła budownictwo, żeby mieć pewny zawód, a architekturę wnętrz z pasji. Teraz po latach mogła ją wreszcie rozwinąć. Otworzyła pracownię, projektowała i aranżowała wnętrza. Odnawiała meble. Życie nabrało kolorów. Z twoim okiem jako fachowiec, co myślisz o mojej twórczości? Całkiem nieźle. Jesteś bardzo dyplomatyczna, ale ja bym chciała zobaczyć twoje nowe projekty. Masz coś takiego? Oczywiście, całe mnóstwo. Chodź, pokaż mi. A skąd się w ogóle narodziła taka pasja, żeby kreować meble? Zawsze w tobie to istniało? Zawsze. Tak naprawdę podczas projektowania różnych przestrzeni dziecięcych miałam zawsze kłopot ze znalezieniem właściwych mebli. I miałam pomysł na swoje meble i przyszedł taki moment, w którym stwierdziłam, dojrzałam do tego, żeby ruszyć z produkcją własnych projektów. Monikę inspirowały córki. To one sprawdzały wytrzymałość mebli mamy. Ela też chciała pomóc Monice. Ach, chwila, jak to krzesło? Ela, proszę cię, nie rób. Dobrze? Pójdźmy na halę i pokażę ci, jak to się produkuje. Idziemy. Monika zaprojektowała komplet, krzesełko i stolik. Ze swoim pomysłem przyszła do producenta mebli w Bydgoszczy. Motywem konstrukcyjnym były literki alfabetu. Voilà. Ale ona przyszła z gotowym projektem, czy na początku to był tylko pomysł? Przyszła z pomysłem. Mhm. Z pomysłem, ale on już był tak mocno zarysowany. Ten projekt był bardzo oryginalny. Był czymś nowym, innowacyjnym i miałem też możliwość wykorzystania swoich technologii, których też wcześniej nie używałem. Klienci czekają już na te meble. Kolor oparcia mają do wyboru, a z tyłu krzesełka praktyczny wynalazek. Autorski pomysł Moniki. Tu jest tablica do pisania. Ale jeśli już wszystko masz, do czego są ci potrzebne pieniądze z Unii Europejskiej? Do rozszerzenia serii, do uzyskania atestów oraz do wprowadzenia nowych produktów. Tak naprawdę chciałabym, żeby powstała cała seria mebli dla dzieci, spójna razem. Piękniejsza Polska to też wspaniali, kreatywni, pomysłowi ludzie. Właściwie to nie chcą narzekać i biorą sprawę w swoje ręce i to mi się podoba. Właściwie to ja może też bym złożyła jakiś projekt, żeby otrzymać dotację. Co to ja ostatnio miałam za pomysł? Co to było? Mam! Eureka! Ela, mam pomysł, podzielę się tym pomysłem nieco później, a teraz powitajmy Agnieszkę Stawińską z bydgoskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest nasz ekspert od funduszy europejskich, Daria Kubiak. Witam was bardzo serdecznie. Pani Agnieszko, jak wyglądało nawiązanie współpracy w przypadku pana Darka z wami? Pan Darek miał pomysł na biznes, też znalazł się w trudnej sytuacji na rynku pracy, pracodawca redukował zatrudnienie. Akurat był na studiach doktoranckich z biologii i postanowił założyć własną firmę badań i analiz przyrodniczych. Ta pracownia powstała, pan Darek realizował bardzo wiele projektów z zakresu ochrony środowiska. Równolegle rozwijał stowarzyszenie Alauda i już jako to stowarzyszenie pozyskiwał środki na projekty związane właśnie z ochroną przyrody, te które widzieliśmy. Czy są środki przewidziane właśnie na takie projekty ochrony środowiska, dzięki czemu jezioro Rakutowskie odżyje?
Takich możliwości jest kilka, bo akurat jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to jest to bardzo szeroka działalność i w zależności od tego, czego tak naprawdę dotyczy ten projekt, źródeł finansowania może być kilka. Na przykład jest to regionalny program operacyjny danego województwa. To może być krajowy program, który nazywa się Infrastruktura i Środowisko. Chociaż może brzmi to skomplikowanie, że tych programów jest więcej niż jeden, który może to finansować, to w pierwszej kolejności tak naprawdę podjęłabym się do określenia, czego miałby dotyczyć projekt. W następnym kroku sprawdziłabym na stronie internetowej dokładnie, który z tych programów będzie finansował tego typu pomysły. Ile już firm udało się stworzyć, założyć dzięki Waszej pomocy? W ciągu ostatnich 5 lat w ramach podobnych projektów przyznaliśmy około 400 dotacji w całym województwie kujawsko-pomorskim, także blisko 400 nowych firm powstało. I co ciekawsze, te osoby, które otrzymały od nas dotacje, często rozwijają skrzydła i zatrudniają kolejne osoby. A jakie to są fundusze europejskie? Bo w mojej świadomości istnieje tylko jedno słowo dotacje. No, to nie tylko dotacje. Dotacje to myślimy tutaj o czymś, co jest jakby pomocą bezzwrotną, tak? Ten wachlarz możliwości jest dużo szerszy. Oprócz pomocy bezzwrotnej mamy również preferencyjne kredyty, mamy poręczenia, są pożyczki. Czyli potwierdza się powiedzenie, Daria, w grupie raźniej. Raz, że w grupie raźniej. Dwa, zawsze z partnerem łatwiej jest osiągnąć po prostu dużo większe efekty, niż gdybyśmy chcieli działać samemu. I tutaj też jakby jest taka możliwość, że nie musimy się z funduszami mierzyć sami. Możemy równie dobrze występować o środki w partnerstwach z innymi instytucjami, w tym na przykład takimi, które wcześniej miały doświadczenie, co może być ważne, jeżeli my sami wcześniej po prostu nie dostaliśmy żadnych środków unijnych. To takie doświadczenie partnera, który już kiedyś te środki otrzymał, może być bardzo cennym wkładem w projekt. Mam nadzieję, że ta dzisiejsza nasza rozmowa była budująca. Pamiętajcie Państwo, nie jesteście sami, liczy się pomysł, ale również i partnerstwo odpowiednich instytucji i ludzi. Trzymam kciuki. Polacy mawiają życie jak w Madrycie. Pełna zgoda. Tymczasem Ela spróbuje przekonać nas i Was, że może być inaczej, czyli życie jak w Toruniu? O, pięknie. Słuchajcie, nie trzeba nawet wejść do Młyna Wiedzy, żeby coś ciekawego doświadczyć. Przed centrum nowoczesności Młyn Wiedzy Ela obserwowała zaćmienie słońca, pamiątkowe selfie z wydarzenia i zaczynamy przygodę z nauką. To najmłodsze centrum wiedzy w Polsce, ale bardzo aktywnie rozwijające się. Ele spotkał zaszczyt. Udowodni, że Ziemia kręci się wokół własnej osi. Pierwsza prezentacja doświadczenia odbyła się ponad 250 lat temu w Paryżu. Teraz czas na Ele. Moment ważny, ale człowiek musi jakoś wyglądać. Cześć Konrado, słuchaj, jestem w Toruniu, w mieście Kopernika. Zostałam obdarzona bardzo odpowiedzialną rolą. Oto wahadło Jean Foucault. I zobacz, co ja zaraz dla ciebie zrobię. Uruchomię ziemię. No, poszła. Wizytówka młyna, wahadło Foucault, jest najdłuższym zamontowanym na stałe w Polsce. Wisi na 33-metrowej linie i widać je ze wszystkich 8 pięter. Ela zatrzymała się przy rzece. Ekspozycja nawiązuje do przepływającej przez Toruń Wisły. Wszystkiego można tu dotknąć, doświadczyć, samodzielnie wykonać eksperyment. Agnieszka, o co chodzi w tych łódkach? Chodzi o to, że energia sprężystości z gumek recepturek... Sprężystości, ale wybrałaś zdanie. ...jest zamieniana na energię kinetyczną i pozwala nam poruszać właśnie łódeczkami. A co mam zrobić, żeby moja łódeczka wygrała? Musisz nakręcić bardziej swoją łódeczkę. Czekaj, no to robimy wyścig. Tak, gotowa jesteś? Jestem gotowa. Musi być wszystko równo. Dobra. Zobaczymy, komu wyszło lepiej. Dobrze, raz, trzy, dwa, cztery. Trzy. O, popatrz, co się tam dzieje. Jakoś wyszło wcześniej. Dziękuję. Jeszcze tylko pamiątka z nad rzeki i przeniesiemy się w przeszłość. Pani Moniko, kiedyś mieliło się tutaj mąkę, a teraz mieli się wiedzę. Jak to wszystko powstało? Dawne młyny Richtera były bardzo zaniedbane. Tutaj tak naprawdę pierwsza moja wizyta to była w kasku. Biegałam po placu budowy i było trochę nawet niebezpiecznie miejscami. Dzięki właśnie funduszom europejskim mogliśmy dokonać rewitalizacji młynów Richtera. To jest dla nas bardzo ważne, bo my poszerzamy ofertę Torunia turystyczną, bo tak naprawdę Toruń wszystkim kojarzy się z centrum miasta, a tutaj powstaje bardzo fajny, ciekawy kompleks. Jak konkretnie skorzystacie z funduszy z Unii Europejskiej? Chcielibyśmy wybudować nowe wystawy, wystawy stałe czy wystawy mobilne dla naszych odwiedzających. Myślę, że to bardzo uatrakcyjni naszą przestrzeń w Centrum Nauki. Ale oprócz tego mamy już pomysły na to, jak można by zagospodarować tę przestrzeń wokół młynów. To są stare tereny poprzemysłowe, a myślę, że Centrum Nauki mogłoby je bardzo zmienić.
Oj, Konrado, byś wiedział, ile rzeczy tutaj ciekawych się dzieje. Prawdziwy zawrót głowy. Dobra. Dziękuję, dziewczyny. Merci. Ciach. O, jak tu pięknie. Konrado, ja nie chcę się stąd ruszyć. Czy zgodzisz się ze mną, że Polska pięknieje? Właściwie to Toruń stanowi coraz większą konkurencję dla Paryża, a Madryt może się schować. Życie jak w Toruniu! Ela, przekonałaś mnie. Przeprowadzę się do Torunia. Myślę, Daria, że tego typu projekty edukacyjne, naukowe pewnie bardzo chętnie są przez Unię Europejską finansowane. Też mam taką nadzieję, ponieważ są to projekty, które jak zobaczyliśmy na tym materiale, powodują, że zarówno dzieciaki, jak i młodzież mają możliwość rozwijania swoich pasji, robiąc różnego rodzaju eksperymenty. Nie tylko mówimy o projekcie naukowym, edukacyjnym, ale również poruszamy się po trochę innej przestrzeni, czyli po tym, co można zrobić, jak rewitalizować na przykład tereny poprzemysłowe. Zgadza się. Myślę, że w każdym województwie mamy, przepraszam kolokwialnie to nazywając, jakąś ruinę, którą można by było wyremontować. Jeżeli mamy na to pomysł, w jaki sposób przeistoczyć ją na przykład w tego typu miejsce, bądź jakiś park rozrywki, to jest to świetny moment, żeby spróbować skorzystać z funduszy europejskich na ten cel. W naszych rozmowach często mówimy o tym, gdzie właśnie doszukiwać się albo szukać tej pomocy, informacji. Punkty informacyjne mają wesprzeć potencjalnych beneficjentów, czyli właśnie przyszłych projektodawców, w tym, aby dobrze przygotowali swój wniosek, wiedzieli dokładnie, z którego programu mogą skorzystać i jak mają dopracować swój pomysł, żeby mogli pozyskać dofinansowanie. Okazuje się, że stare, zapomniane obiekty i nieruchomości nie muszą być obciążeniem dla nas, nie muszą tylko i wyłącznie szpecić, ale właśnie dzięki funduszom unijnym, dzięki pomysłom można je reanimować i reaktywować. Żegnamy piękne województwo kujawsko-pomorskie. Za tydzień odwiedzimy kolejne, poznamy inne pomysły na wykorzystanie funduszy europejskich. Proszę pamiętać o punktach informacyjnych funduszy europejskich. Ich pełną listę znajdziecie na stronie funduszeeuropejskie.gov.pl. Do zobaczenia.